Chwała Bogu. To, co słyszymy i to, do czego podeszliśmy, to jest naprawdę coś niesamowitego. To jest, można powiedzieć, najpiękniejsza droga na tej ziemi, ale jednakowoż najwęższa i najtrudniejsza, jaka może być na tej ziemi. Wiecie, z jednej strony, kiedy możemy przyglądać się temu wszystkiemu, to może nas napełniać z jednej strony strach, ale z drugiej strony dziękuję Panu Jezusowi, że On przyszedł na tą ziemię, bo gdyby nie On, to ja bym już uciekł z tego. Po prostu uciekł, dałbym sobie spokój, od razu bym szybciej uciekał, tylko bym podszedł, zobaczył, o co chodzi i od razu by człowiek uciekał. Bo to jest coś niesamowitego i wielkiego, do czego zostaliśmy powołani w Jezusie Chrystusie. Po prostu coś niesamowitego. Jedynie to, co słyszeliśmy, w Jezusie Chrystusie jesteśmy w stanie po prostu czynić to, co jest potrzebne. Wiecie, tak dzisiaj, kiedy sobie tak rano też do Pana wzdychałem, takie jedno słowo, w sumie tak gwoli wstępu, może przeczytajmy z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tak jeden werset tak z jednej strony dotknął mnie i takie pytanie od Pana. 11 werset tego 9 rozdziału Ewangelii Łukasza. Czytamy tutaj tak. A tłumy, dowiedziawszy się o tym, poszły za nim. Przyjąwszy je, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Wiecie, tak, kiedy czytałem to, w pewnym momencie takie silne pytanie. Tomek, czy ty potrzebujesz uzdrowienia? Czy jesteś tym, który potrzebuje mnie codziennie? Czy potrzebuje mnie? Czy jesteś tą osobą, która potrzebuje Jezusa Chrystusa? Jego działania? Czy już jesteś na tyle sprawiedliwy, na tyle jesteś po prostu już wspaniałym człowiekiem, że nie potrzebujesz nic? Ty potrzebujesz tylko iść, mądrować, różne rzeczy robić. Czy jednak potrzebujesz mnie? Wiecie, tak, to pytanie silnie mnie dotknęło i tak mówię, Panie Jezu, tak bardzo Ciebie potrzebuję. Choć nieraz wydaje mi się, że już coś potrafię, to jednak bez Ciebie ja tego nie potrafię po prostu. Nie potrafię tego, choćbym się starał, choćbym nie wiadomo co robił, nie potrafię tego. Jeżeli Ty nie położysz na tym swoje ręki, jeżeli Ty nie będziesz kierował tym. Wiecie, takie silne pytanie, czy właśnie potrzebujesz dzisiaj tej pomocy? Tak jak ci ludzie, którzy wtedy przychodzili do Pana Jezusa, oni potrzebowali uzdrowienia. Oni tego potrzebowali, oni przychodząc do Jezusa, oni tego potrzebowali, On widział to, kiedy chodził. I on wiedział, kto czego potrzebuje. Wiedział też, kto jest fizycznie, ale nic nie potrzebuje. Potrzebuje tylko gdzieś przyłapać go, udowodnić coś, żyć dalej po swojemu, żeby mieć gdzieś tam przypieczętowanie do tego, żeby żyć dalej po swojemu. A on wie doskonale dzisiaj, tak jak coś słyszeliśmy, tu było wspominane, on wie wszystko. On wie wszystko, on zna moje serce, on zna twoje serce, on wie, co robiliśmy, jak żyliśmy, jakie są nasze pragnienia, jakie nasze po prostu dążenia są, wszystko wie. I to, czego potrzebujesz, czy dzisiaj ja i ty potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to, wiecie, bracia i siostry, bo naprawdę to mnie tak z jednej strony też napomniało, Panie, czy ja cię dalej jeszcze tak potrzebuję, jak na samym początku, kiedy mogłem się nawrócić, kiedy ty dałeś mi możliwość przyjścia do ciebie, czy ja dalej ciebie tak potrzebuję, gdzie dałeś mi takie silne przeświadczenie o tym, że bez Ciebie ja nie dam sobie rady. I też dałeś silne przeświadczenie o tym i pewność taką, że Ty pomożesz mi w tej wędrówce. Choć widziałem swoją bezsilność na początku, wiedziałem po prostu, że Panie, ja nie nadaję się do tego dzieła. To jednak Ty pokazałeś mi, że to Ty mnie przez nie przeprowadzisz. Chwała Bogu za to, wiecie, bracia i siostry, bo to jest coś bardzo ważnego dla nas. Bo to, co słyszymy, to, co do nas dociera, to są to, co już było wspominane i tu też przez Dawida, to są rzeczy, no, w pewnym momencie człowiek staje i mówi, no, Panie, to jest niemożliwe. Jak ja w tym ciele mogę? A Jezus może to uczynić w tym ciele, ale jeżeli On będzie królował. Chwała Bogu za to, naprawdę. Niech ta potrzeba uzdrowienia będzie we mnie i w Tobie. Każdego dnia potrzeba uzdrowienia. Potrzeba właśnie Jezusa Chrystusa. W każdym z tych dzieł, kiedy możemy sobie okazywać dobro, wychodzić, te wszystkie rzeczy po prostu, żeby właśnie z Nim to robić, żeby potrzebować w tym Jezusa Chrystusa. Mieć taką silną potrzebę, wiecie, już kiedyś o tym wspominałem i coraz bardziej mnie to, wiecie, zachwyca, że to właśnie jest ten cudowny plan zbawienia. Cudowny plan, wszystko tak doskonale uczynione, że nic nie jesteśmy w stanie uczynić bez Niego. Jeżeli cokolwiek ja i Ty spróbujemy uczynić bez Jezusa Chrystusa, to w tym momencie, no, nie przejdzie to, te sito tego nie przepuści, no, nie ma możliwości takiej. Tak Bóg to stworzył, że tylko w swoim Synu. Dlatego we wszystkim potrzebujemy właśnie Jego. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę chwała Bogu, bo to jest piękna informacja, bo kto jest w Nim, od tego wiemy, czego się możemy spodziewać.
Wiecie, może otwórzmy Ewangelię Łukasza też w sumie, 5 rozdział. Takie też, to jest takie doświadczenie, do którego właśnie też zmierzałem, żeby się z wami nim podzielić po prostu. Też takie moje doświadczenie, które Pan gdzieś też pokazuje. I z drugiej strony widzę po prostu upór, jak człowiek jest uparty, nieraz uparty po prostu, żeby przyjąć, zaufać Bogu po prostu, zaufać Panu Jezusowi w tych wszystkich słowach, które On wypowiada do mnie i do Ciebie. Widzę to po prostu tą bitwę, ale widzę też właśnie potrzebę tej wiary po prostu, która jest w stanie przejść dalej, pójść dalej, niż to, co widzą moje oczy, to, co wydawałoby mi się. W 5 rozdziale, tu od 1 wersetu czytamy takie słowa. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjdź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Wiecie, to coś pięknego, co się wydarzyło, co dzisiaj możemy czytać, do czego możemy zaglądać. Ale wiecie, taka lekcja, która gdzieś Pan pokazuje i też dał mi ją przechodzić właśnie. Widzę tutaj tego właśnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, tego, do którego właśnie należymy. Widzę, kiedy On przyszedł w to miejsce, zobaczył tych ludzi, zobaczył tam Piotra i w pewnym momencie wszedł do jednej z tych łodzi należącej do Szymona i poprosił go, aby mógł skorzystać z tej łodzi. I wiecie, tak sobie pomyślałem, o co dzisiaj prosi Ciebie i mnie Pan Jezus Chrystus? O co prosi? Czego chce ode mnie i od Ciebie? Właśnie ten Jezus Chrystus, ten, który wtedy chodził, ten Władca i Pan Wszechmogący. Wiecie, tak kiedy docierało to do mnie, mówię: Panie, jak nieraz wróg próbuje przestraszyć po prostu, żeby czas zająć gdzieś tym, czy różnymi rzeczami. Zająć czas, ażeby poświęcić Tobie czas, bo tu Jezus Chrystus przyszedł do właśnie tego Szymona Piotra i można powiedzieć, zajmuje mu czas. Zajmuje mu czas, teraz zajął mu czas. Właśnie ten Jezus Chrystus zajął mu teraz czas. Wiecie, i tak kiedy to do mnie docierało, myślę sobie: Panie, jak nieraz wróg próbuje przestraszyć, że Ty zajmiesz mi czas, a co ja w tym momencie zrobię? Przecież ja muszę tutaj to zrobić. Oni przecież mieli w głowie, mają złowić ryby, to był ich zarobek, z tego się utrzymywali. A tu Jezus Chrystus przyszedł i zajmuje im czas. I tu dokonuje się, wiecie, ta bitwa, o której właśnie tak, którą Pan też kierował też w moją stronę, i tak duże zastanowienie z tego powodu przyszło do mnie. Czy jestem w stanie Mu zaufać właśnie i w tym? Że kiedy On zajmuje mi czas, On też dalej da to, co jest mi potrzebne. I widzimy tutaj właśnie tego Jezusa Chrystusa, kiedy On zajął czas dla tego Szymona, kiedy wykonał to, co miał wykonać, On później daje Szymonowi to, co potrzebuje. Wydawałoby się, że chyba lepszym rozwiązaniem by było to, żeby pójść całą, walczyć, łowić te ryby. No przecież musimy złowić te ryby. A tu widzimy właśnie naszego Pana. Chwała Bogu za to, wiecie. Chwała Bogu za to, że mamy właśnie takiego Pana. On wie. On wie, co jest potrzebne. On wie, co jest potrzebne dla mnie i dla Ciebie. Wiecie, to jest naprawdę, to zachwyca, naprawdę zachwyca. Chwała Bogu, wiecie, to ja naprawdę cieszę się, choć widzę, jak to ciało po prostu walczy, widzę, ile jeszcze brakuje, ale cieszę się, że właśnie należy do tego Jezusa Chrystusa. Właśnie tego Jezusa Chrystusa, który wie, czego ja potrzebuję. I choć w pewnych momentach może się wydawać: Panie, jak ja sobie poradzę, no przecież muszę poświęcić czas na to, muszę poświęcić czas, bo inaczej to mi przepadnie, no nie idzie inaczej. Pan mówi: zaufaj mi.
Wiecie, naprawdę niech Pan uczy mnie, Ciebie tej lekcji, niech uczy mnie, coraz głębiej wprowadza w to, po prostu w ten temat, żeby umieć Mu zaufać właśnie. I kiedy On wyznacza ten czas, masz iść. On nie zrobił tego w taki sposób, że teraz oni skończyli i w pewnym momencie chodźcie tutaj na brzeg i na brzegu cała kupa ryb leży. Macie, zbierajcie sobie. Widzimy, że On wysłał, dał ten czas. Wysłał ich, idź teraz, zrób to. Oni na Twoje słowo, pójdziemy to uczynimy. I chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę, że oni zobaczyli wtedy. Dzisiaj my możemy to widzieć i nieraz ja tego mogłem doświadczać, nieraz Ty tego mogłeś doświadczać. Bo to sam Jezus Chrystus właśnie w taki sposób czyni, w taki sposób działa. Chwała Bogu za to, wiecie, naprawdę chwała Bogu za to. Następne słowa też Ewangelii Mateusza. 26 rozdział, 24, od 24 wersetu 6 rozdziału. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć mamonie, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Wiecie, naprawdę tutaj właśnie można słuchać słów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak czytałem też sobie te słowa, jeszcze raz sobie je odświeżałem, mówię, Panie, jak człowiek jest uparty, żeby Tobie zaufać. Żeby Tobie zaufać, żeby puścić i ufać Tobie po prostu w każdy z tych tematów. Choć wiem, jaki Ty jesteś, wiem, co Ty możesz uczynić, to jak brakuje jeszcze po prostu takiego zaparcia i zaufania, Panie. Ty możesz to uczynić. Przecież to sam Jezus mówi. To nie są moje słowa, to nie są Twoje słowa, to nie są słowa kogoś tam. Ale to są słowa samego Jezusa Chrystusa, który mówi, zaufaj mi. I kiedy te słowa docierają, nie troszcie się więc. Nie mów, nie zastanawiaj się, nie biegaj za tym. Służ mi, idź za mną. To jak człowiek nieraz stoi po prostu oporem i mówi, nie Panie, ja to sam chcę. Ja sam sobie to zaopatrzę, sam do tego dojdę. Jak człowiek nieraz uparty jest w tym. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, od 12 rozdział od 29 wersetu. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść, co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Takie słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kierowane do mnie i do ciebie. Chwała Bogu za te słowa, wiecie, bo naprawdę on już... Można powiedzieć, już dociera w ten sposób. Nie bój się maleńka trzutko. Nie obawiaj się. Wróg by chciał przestraszyć nieraz. Ja sam widzę to, często jestem w tym doświadczeniu, jak wróg próbuje przestraszyć. A to tym, a to tamtym. Żeby człowiek tylko nie zaufał Jezusowi Chrystusowi. Ale gdzieś widzę Pana mego, Pana Jezusa Chrystusa, Jego Ducha, który właśnie przychodzi i mówi, ufaj mi. Ja się zatroszczę o to. Choć dla Ciebie pewne rzeczy wydają się teraz niemożliwe, nierealne. No nie da się. Pewnych rzeczy to. Trzeba swoimi sposobami to załatwić. Tamto. Jeszcze coś innego. To jednak Pan mówi, ufaj. Chwała Bogu za to, wiecie, bracia i siostry. Naprawdę, niech Pan nas wprowadza jeszcze głębiej i głębiej w to, kim On jest. Jeszcze raz to, co mówiłem na początku, przypomnę. Właśnie On przyszedł dla mnie i dla Ciebie z pomocą. Dla mnie i dla Ciebie z pomocą, żeby pomóc. Tylko czy ja i Ty będziemy go potrzebować? Czy będziemy z tą potrzebą? Widzisz potrzebę tego, że Panie, no nie daję sobie rady. Czy przyjdziesz do Niego z tą potrzebą? Czy będziesz wołał do Niego? Czy ja będę wołał? Czy będziemy tak przychodzić do Niego, żeby Go szukać? I wiecie, to jest coś pięknego, że nawet w tym szukaniu, w tym nawet
Panie, pomóż mi nauczyć się tego, że nawet On w tym chce mi pomóc. Nawet w tym, żeby mnie nauczyć prosić Go i potrzebować Go, On nawet w tym chce mi pomóc. Właśnie ten Jezus Chrystus, który pomógł wtedy tym uczniom, szedł za tymi uczniami i nawołał ich do siebie: Panie, czy Piotrze, czy Mateuszu, pójdź za mną. I oni poszli. Oni widząc tego właśnie Jezusa Chrystusa, kim On jest, jaki On jest, że On daje to, co jest potrzebne w odpowiednim czasie, oni właśnie za Nim poszli. I wiemy, co się później stało z tymi ludźmi. Chwała Bogu za to, wiecie, że no, nieraz jest to przytaczane, że co to byli za ludzie, że oni byli innymi ludźmi, byli takimi samymi ludźmi, jakimi my jesteśmy. I dzisiaj On ciebie i mnie powołał do swojego królestwa. Co On chce uczynić przeze mnie i przez ciebie? On chce dokonać czegoś niesamowitego, ale to nie będzie mieścić się w twojej głowie, nie będzie się mieścić w mojej głowie, bo to On będzie to czynił. On będzie dawał to, co jest potrzebne. Chwała Bogu za to, wiecie, bracia i siostry. Dlatego niech On nas w to wprowadza, niech On czyni to, co jest potrzebne, abyśmy mogli Mu ufać, abyśmy Go właśnie potrzebowali każdego dnia. Chwała Bogu. Amen.